Cześć, witajcie w nowym filmie i na początek dajcie znać, jak Wam się podoba takie tutaj usadzenie mnie, ustawienie kamery po prostu tutaj w salonie. Myślałam, że od czasu do czasu, jak nie będą to filmy makijażowe koniecznie, gdzie wykonuję makijaż i muszę mieć kosmetyki pod ręką, to będę nagrywała sobie tutaj albo w sypialni czasami, albo jakoś po prostu kombinowała z ustawieniami, żeby tak, wiecie, nadać takiej świeżości na kanale i w jakimś innym miejscu się Wam po prostu pokazać. Także koniecznie napiszcie mi, jak Wam się podoba i przechodzimy prosto do haulu. Dzisiaj będzie duży, zbiorczy haul i od razu zaznaczam, nie łapcie mnie za słówka. Ja wiem, że kiedyś mówiłam, że nie będę za często zamawiała z Shein i Romui, ale mówiłam, że jak będę miała ochotę, to to zrobię. I to zrobiłam i zamówiłam właśnie i z jednego, i z drugiego sklepu. Czekałam, aż wszystko przyjdzie. I jeszcze pokażę Wam zakupy z jednego sklepu, a właściwie odezwała się do mnie Kinga ze sklepu Kinga Fashion Shop i przysłała mi trochę naprawdę wspaniałych rzeczy, o które też już wiele razy pytałyście i wszystkie je Wam pokażę, a co do tych Shein i Romui, to będzie to bardziej taka recenzja i pomyślałam, że od czasu do czasu, jak będę zamawiała rzeczy właśnie z tych sklepów, to będę robiła taką recenzję, pokazywała Wam, jak to jest uszyte i które rzeczy warto kupić, a których nie, czyli będzie taka opinia, recenzja, nazwijcie to jak chcecie, ale zacznijmy sobie od tych z Kinga Fashion Shop i oczywiście tak jak zwykle w moich haulach było, chociaż już bardzo długo haulu nie było na kanale, no ale tak jak kiedyś to robiłam, będę Wam wszystko pokazywała na sobie. Od razu zaznaczam, że kilka z tych rzeczy mogłyście już widzieć, ponieważ dostałam je jeszcze jak byliśmy w Polsce, ale chciałam Wam, znaczy część z nich, bo część dostałam też będąc tutaj, ale chciałam Wam pokazać wszystko, bo może nie każdy też obserwuje mnie na Instagramie. I pierwsza rzecz ze sklepu Kinga Fashion Shop to będzie taka piękna bluzka, to jest taka mgiełka z delikatnego materiału. To jest chyba szyfon, ale nie dam sobie ręki uciąć. Także ona jest naprawdę taka delikatna, jest to oversize'owa bluzka, odcięta tutaj pod biustem i lekko tak pomarszczona, w kolorze bordowym, jak widzicie, i z takimi fajnymi perełkami. Te bluzki przychodzą w chyba trzech kolorach, jest jeszcze z tego co pamiętam czarna i biała. Chętnie przygarnęłabym jeszcze białą, bo bardzo mi się podoba. Chociaż jak mam być szczera, jest na tyle luźna, że muszę nosić pod spodem koszulkę na ramionczka, dlatego że wiecie, jak się przychylam, no to tutaj co nieco byłoby mi widać. Kolejna bluzka, którą tutaj mam, to jest bluzka, którą miałam na Sylwestrze. W Sylwestra chyba nie nagrywałam vloga, więc nie widziałyście mnie, wydaje mi się, że tylko na Instagramie się pokazywałam, na Instastory. I jest to taka piękna bluzka, którą lepiej zobaczycie na przebitkach. Jest to bluzka z niesamowitymi tutaj ramionami, bo to jest taka cienka bluzka z siatki, właściwie tutaj na biuście i poniżej i z tyłu tak samo ma taki normalny, delikatny, czarny materiał, ale nad biustem ma takie fajne odcięcie w serduszko, to się mówi chyba, i u góry i na rękawach jest właśnie taka delikatna siatka i na ramionach, na tej siatce podoklejane są takie jakby jety, cyrkonie. To daje taki piękny efekt jakby diamentów albo jakiejś takiej rosy błyszczącej na Waszych ramionach. Wyglądało to niesamowicie, jak miałam to na sobie. Świetnie by wyglądała ta bluzka, wydaje mi się, jakbyście ją miały w jakimś klubie. Wiecie, ja nie jestem klubowiczką i nie chodzę w takie miejsce tak naprawdę, ale kiedyś jakbym miała jakąś imprezę, to chętnie bym ją założyła. Dajcie znać, czy macie jakiś pomysł na przykład na wystylizowanie jej w takiej dosyć dziennej stylizacji, bo chciałabym ją jeszcze wykorzystać jakoś oprócz właśnie imprezowych okazji, ale nie mam zbytnio pomysłu. I dalej przechodzimy do swetrów i tutaj po prostu jestem zachwycona. Sweter, który teraz ostatnio dostałam, bo Kinga też wysłała mi tutaj paczkę i to jest ten sweter przepiękny, po prostu taki też oversize'owy w kolorze. To jest taki beż, a raczej chyba kawa z mlekiem się nazywa ten kolor na stronie. No i w sumie no bardziej przypomina kawę z mlekiem niż typowy beż, więc powiedzmy, że to jest sweter w kolorze kawa z mlekiem. On jest tak grubo pleciony, taki ma gruby splot i tutaj przez środek przychodzi właśnie taki jakby warkocz. I tak samo na rękawach, na boku rękawów również przychodzi warkocz. Rękawy są dosyć długie, ja je sobie podwijam, naprawdę prezentuje się niesamowicie, jest też bardzo miękki, bardzo przyjemny do ciała, jeśli lubicie oversize'owe swetry, bo tutaj no przyznaję, że ten sweter jest dosyć mocno oversize'owy, tak samo jak kolejny, który Wam pokażę i to jest chyba mój ulubieniec. I to jest taki różowy sweter, o który też było mnóstwo pytań. Wydaje mi się, że to jest albo malinowy kolor na stronie, albo róż, ale są oba właśnie odcienie tego swetra, także wszystko Wam podlinkuję na dole. I tak on się prezentuje, jest takim
To jest niby taki półgolf, niby golf, tyle że nie wywijany. Same widzicie jak wygląda, bardzo mi się podoba ten kolor, bo ja ogólnie raczej swetry noszę w takich zgaszonych kolorach, w szarościach, beżach, ewentualnie białe. A tutaj mam coś takiego innego, co dodaje mnóstwo życia do mojej twarzy i w ogóle prezentuje się idealnie. Jest bardzo wygodny, jest też dłuższy, więc fajnie wygląda również do leggingsów. Ale można go też tutaj z przodu włożyć, jakby właśnie w przód spodni i też wygląda genialnie. I ostatni sweter z tego sklepu to jest kolejny ulubieniec. Wszystkie po prostu bardzo mi się podobają i wiele razy mnie mogłyście już widzieć w tym swetrze. I właśnie to jest sweter z tego sklepu. I to jest sweter taki w kolorze grafitowym, również są inne odcienie i tego różowego też znajdziecie różne odcienie. To jest sweter z takim malutkim golfem, no można powiedzieć, że to jest półgolf. I to jest sweter z perełkami tutaj właśnie na tym półgolfie i od półgolfu odchodzą te perełki na rękawy w takim fajnym wzorze. Bardzo ładnie się prezentuje, ja ostatnio miałam na sobie stylizację w tym swetrze i miałam pod nim koszulę, że wystawał mi tutaj kołnierzyk i na dole trochę tej koszuli i bardzo Wam się ta stylizacja spodobała. Ja również byłam zachwycona, naprawdę wygląda to genialnie. No i ze sklepu Kinga Fashion Shop mam też jedną parę spodni i są to jeansy. Spójrzcie, tutaj z perełkami z przodu i te perełki dochodzą tak do pół uda i są to białe i takie grafitowo-srebrne, błyszczące perełki w różnych rozmiarach. To są spodnie z lekko wyższym stanem, te spodnie mam w rozmiarze S. Swetry chyba miały wszystkie po prostu takie, wiecie, jednorozmiarówkę. Spodnie są w rozmiarze 36S z lekko wyższym stanem, tak jak mówię, i one na mnie są takie dosyć mocno obcisłe. Jest to dosyć ciemny jeans, ale nie jest jakiś tam bardzo granatowy, także naprawdę fajnie się prezentuje. Ogólnie jak widzicie, mnóstwo rzeczy z perłami, bo teraz jest moda na perły i zaraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz z perłami, bo mam kilka dodatków ze strony Kinga Fashion Shop. No i zacznijmy od tych pereł znowu. Pierwsza rzecz to jest taki berecik. Ja mam bardzo podobny ze Stradivariusa, tyle że w pudrowym różu, a tutaj jest akurat w odcieniu kamelowym i również z perełkami, tak jak ten ze Stradivariusa. I tutaj ma jeszcze taki mały, nie wiem jak to się nazywa, taki czubeczek. On niestety trochę łapie takie różne paproszki, no ale to nie jest duży jakby problem. Wygląda naprawdę bardzo fajnie tak dziewczęco na głowie. Mi się podobają te berety. Ja wiem, że to nie jest dla każdego jakby trend, ale mi się bardzo podobają. Ja w tym różowym też spokojnie chodzę i świetnie się w nim czuję, także to jest pierwsza rzecz z dodatków. Dalej mam tutaj rękawiczki w odcieniu bordowym, ale niestety nie wiem gdzie posiałam drugą, więc pokażę Wam jedno. I to jest taka rękawiczka z jakby obciętymi końcówkami palców, bordowa właśnie tutaj z kciukiem, czyli wchodzi ona tak jakby nie oddzielnie na palce, tylko w ten sposób. I tutaj ma takie sztuczne futerko mięciutkie z wierzchu, także bardzo fajnie się prezentuje. No i kolejna para rękawiczek, już mam dwie. I te po prostu uwielbiam, te rękawiczki, ja w nich chodzę cały czas, bo dodają każdej prostej stylizacji naprawdę takiego efektu. Spójrzcie jak wyglądają, to są czarne rękawiczki, również ten sam krój, tutaj z obciętymi czubkami palców, ale one są z perełkami i też z cyrkoniami takimi powyszywanymi, naprawdę wyglądają genialnie i dodają uroku każdej stylizacji, także naprawdę wyglądają super. No i przechodzimy do kolejnego sklepu i to już będzie Romwe. Pierwsza rzecz, którą mam Wam do pokazania, to jest spódnica. I jest to krótka spódnica taka z zakładkami. Jak to się mówi? Plisowana? Nie, plisowana to jest inna. Ta jest po prostu z takimi zakładkami. Jest ona z ekozamszu. I ogólnie co mnie zaskoczyło, ona jest w rozmiarze S, jakby ktoś był zainteresowany. I co mnie zaskoczyło, to w środku, ja dzisiaj ją dopiero przymierzyłam, to w środku jest podszewka i ona jest szyta w spódenki, więc tak śmiesznie, w sumie nie wiem po co to jest. I w sumie kolejna sprawa, w takiej spódniczce chyba nie jest do końca potrzebna ta podszewka, no ale jest i ona jest właśnie taka jakby zrobiona w spodenki. Ale ogólnie prezentuje się bardzo ładnie, niestety jest minimalnie przyluźna na mnie. Niby na przebitkach podejrzewam, że będzie wyglądała ok, ale ona mi się troszkę zsuwa tutaj w pasie, więc no będę musiała uważać, bo podoba mi się i będę ją nosić, ale będę musiała uważać, żeby za nisko nie zeszła, to znaczy nie spadnie mi, ale nie podoba mi się jak tak za nisko zjedzie po prostu tutaj w talii, w pasie i ona jest na zamek tu zasuwana. Jeśli chodzi o tą spódnicę, to ona wygląda faktycznie tak, jak wyglądała na zdjęciu. Jestem bardzo zadowolona. Kolejna rzecz, którą tutaj mam z Romwe, to będzie sukienka w rozmiarze S.
taka typowa oversize'owa sukienka, zobacz, trochę taka już wiosenna, ale mi się podobają. Widziałam właśnie gdzieś na Instagramie, ktoś mnie zainspirował, ale nie pamiętam kto. Ktoś miał właśnie taką sukienkę trochę wiosenną, cienką, zwiewną w kwiaty, właśnie chyba czarną albo grafitową w kwiaty i na to kurtkę zimową, do tego kozaki, wyglądało to super i też mam zamiar w taki odrobinę cieplejszy dzień ją założyć, bo ona jest naprawdę cienka. To jest bardzo cienki, taki mgiełkowy materiał, więc jak będzie trochę cieplej, to sobie po prostu pod coś założę, nawet bluzkę czarną na długi rękaw albo nawet na ramionczka i do tego oczywiście grubsze rajstopy, kozaki i kurtka, bardzo mi się to podoba. Ona jest tutaj w taki dekolt w serek, to się chyba mówi, i tu u góry ma takie jakby zapięcie na szyi. No i spójrzcie, ona jest tutaj od biustu puszczona w dół, jak taka długa koszula. Jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka, bardzo luźna, ale fajnie to wygląda tak kobieco, jest zwiewna. Możecie oczywiście sobie założyć do niej pasek, jeśli tak byście wolały. I moim zdaniem jest całkiem spoko wykonana, tylko ten materiał no jest naprawdę cienki. Raczej nie powinien chyba prześwitywać, bo to jest czarne. Ale kto wie, jeszcze w trakcie noszenia będę Wam pewnie coś tam dowalać, może w jakimś vlogu będę ją miała na sobie czy coś. Kolejna rzecz z Romwe, z której jestem bardzo zadowolona, to jest taka bluzka też trochę imprezowa, ale ja będę w niej normalnie chodziła, a co tam. Tyle, że będę pod nią zakładała, tak jak mam na przebitkach, koszulkę na ramionczka, dlatego, że to jest taka bluzka z siatki, to jest bluzka z półgolfem, właśnie z takiej siateczki czarnej i na niej są jakby, nie wiem jak to powiedzieć, poprzyklejane, nie no, po prostu ten materiał jest w takie gwiazdki i on ma w sobie też srebrną nitkę, bardzo fajnie to wygląda, z długim rękawem, te rękawy są tak wykończone również po prostu tutaj jakby maszynowo, nie jest to podwinięte i dół tak samo, czyli jest taki, jak widzicie, taki lekko falowany, a nie przeszkadza mi to absolutnie. Naprawdę jest bardzo fajna, dosyć mocno elastyczna i wygląda świetnie na właśnie na bluzce, na ramionczka. I co miałam powiedzieć, że tam chyba na zdjęciu był jeszcze jakiś taki malutki napis tutaj na tej bluzce, którego nie ma, ale powiem Wam, że tylko przez ten napis zastanawiałam się, czy ją wziąć, czy nie, bo wolałam właśnie, żeby nie było tego napisu, no i tego napisu nie ma, także tak, żebyście wiedziały, to Wam o tym mówię. Kolejne dwie rzeczy to są te półgolfy. Jeden z nich mam na sobie w kolorze granatowym. Mam nadzieję, że w kamerze widać, że to jest granat, a nie czerń. I to są półgolfy, które można dostać też w beczce, praktycznie identyczne w wielu różnych kolorach. I ja mam właśnie w granatowym odcieniu. To jest taki sweterkowy materiał, ale nie za gruby. Tyle, że one, spójrzcie, mają rękawy takie 7/8. To nie jest maksymalnie długi rękaw. No i drugi zamówiłam sobie w kolorze czarnym. One są elastyczne, nie są jakoś tak bardzo ciasne, tylko takie akurat, więc naprawdę jestem zadowolona. Nie pamiętam, jaki rozmiar zamówiłam, ale zapewne najmniejszy, więc albo XS, albo S, zależy jakie są dostępne, podlinkuję Wam na dole. No i ostatnia rzecz z Romwe to będzie sweter, dosyć ciepły sweter, bo wyszłam w nim ostatnio i się trochę gotowałam, powiem Wam, ale wygląda on w ten sposób, bardzo ładny sweter, ten kolor, ja nie mogę... Po prostu nie mam słowa, aby określić ten kolor, bo nie wiem, czy to jest szary, czy to jest taki kremowy, ekri, taka bardziej kość słoniowa, może o, chyba tak będzie najlepiej pasował właśnie ten kolor do tego sweta, no bo on na zdjęciu wyglądał bardziej jak taki szary sweter, ale tak naprawdę spójrzcie, sami widzicie, to jest taki, no, kość słoniowa. Że to jest pleciony sweter, wygląda na scenie na trochę dłuższy. Tutaj ma właśnie trzy takie jakby warkoty na przodzie. On jest z dużym golfem, który sobie tutaj zawijam na pół. Rękawy są takie też, no trochę mnie to denerwuje, bo one są takie, niby są długie, ale tak wiecie, tutaj do kostki mi sięgają. Wolałabym, żeby były takie na pół dłoni, no bo w swetrach jednak lubię, jak te rękawy są bardzo długie. I on ma tutaj na wierzchu jakby taką cienką, tego pewnie nie będzie widać, ale taką cienką niteczkę, takie włosy, taki puszek jakby biały. No, ciężko jest to określić i ten puszek właśnie taki ma delikatny jakby blask, błysk. Wygląda to trochę jakby była w nim taka delikatna srebrna nitka, ale to nie jest srebrna nitka, tylko właśnie ten puszek tak się świeci. No i zostało nam Shein na koniec, bo już mi brakuje po prostu tchu i chce mi się pić, więc już kończę powoli. I tak, pierwsza rzecz z Shein to jest koszulka i jak wiecie, był szał na te koszulki Gucci i było też w różnych sklepach wiele takich jakby zamienników tych koszulek z logiem Gucci. No i ja tutaj mam koszulkę z Shein w rozmiarze XS. To jest biała, zwykła koszulka. Jak
jakość tego materiału nie jest jakaś tam powalająca, chociaż tu jest napisane, że to jest 100% bawełna, więc to jest taka typowa, po prostu cienka biała koszulka i mamy napis złoty guilty i jakieś takie a la logo, dwa po prostu kółeczka, bardzo mi się podoba, naprawdę fajna koszulka, już mam pomysł na stylizację z granatowymi, zwykłymi rurkami, do tego czerwona marynarka, będzie to wyglądało super moim zdaniem. Dalej mam tutaj, uwaga, uwaga, piżamę, tak, zamówiłam sobie piżamę, ogólnie byłam na polowanie na jakąś fajną piżamę i ostatnio na Shein i na Romwe pojawiło się mnóstwo prześlicznych piżam, naprawdę nie żartuję, bo było tyle pięknych piżam, że nie mogłam się zdecydować, ja chciałam zamówić tylko jedną, no i padło na taką, były fajne takie z koszulami, ale padło na taką z krótkim rękawem, bo stwierdziłam, że w koszuli będzie mi trochę za ciepło. Koszulka wygląda następująco, jest taka biała, oversize'owa, bardzo miły jest ten materiał, naprawdę jestem pod wrażeniem, bo gdyby były takie jak ta koszulka, no to do spania niby to jest ok, ale lepiej mieć coś takiego naprawdę bardzo miłego i ten materiał, przyznaję, że jestem w szoku, bo jest naprawdę bardzo miły. To jest w rozmiarze S, ale no to jest taka oversize'owa koszulka z napisem sleep i zamiast tutaj dwóch E mamy jakby rzęsy i usta, więc coś idealnego dla mnie i jak zobaczycie spodnie, to już w ogóle powiecie, że to jest piżama stworzona dla mnie, bo spodnie są różowe w kosmetyki. We wzór po prostu kosmetyku mam tutaj perfumy, szminki, pędzle, tusz do rzęs, lakier do paznokci, rzęsy i jakieś tam serduszka i usta. Także naprawdę super i właśnie one są w takim różowym kolorze i tutaj z przodu z wiązaniem, chociaż to wiązanie tak naprawdę nie jest jakby w środku, tylko to jest taki troczek dla ozdoby chyba. Ale one są w gumkę, są bardzo wygodne, już je przymierzałam, także naprawdę super, bardzo fajne. I na dole, na nogawce też mają taki ściągacz. Dalej, jedna rzecz, z której jestem niezadowolona, więc to zamówienie jest, ogólnie cały ten haul jest bardzo udany, ale jest jedna rzecz, z której jestem niezadowolona, bo nastawiałam się, że ta kurtka będzie wyglądała tak jak kurtki z Bershki, bo kiedyś zamówiłam taką zieloną kurtkę z Zaful i ona wyglądała identycznie jak ta z Zary, taka zamszowa właśnie kurteczka, że wam pokazuję, o czym w ogóle mówię. I tamta była identyczna jak z Zary, nawet miała metkę Zary. I po prostu krój był identyczny i leżała na mnie identycznie. I zamówiłam sobie tutaj z Shein właśnie taką, tylko że w kolorze pudrowym. Nie ma tutaj metki, nie pamiętam jaki rozmiar wzięłam, ale na pewno wzięłam najmniejszy. A ona niestety mnie rozczarowała, bo jest bardzo duża, bardzo luźna. Tutaj ta góra cała jest bardzo luźna, rękawy są bardzo luźne. I nie jest tak zrobiona jak ta zielona, bo jest, zobaczcie, tu wszystko jakby wyłazi. Tutaj jak mamy te poły przednie, tak to się chyba nazywa. Cały czas mówię, że nie wiem jak to się nazywa, ale okej. I tutaj jak odwijamy, to mamy taki po prostu wiszący materiał, więc nawet jakbym ją założyła, to będzie trochę tutaj wyłazić, wystawać. Jestem niezadowolona z niej i chyba kupię sobie, znaczy już jestem na polowaniu, żeby kupić sobie tą z Bershki normalną. Tyle, że nie wiem, czy lepiej zamszową, czy z eko skórki nadal się waha. No i dalej przechodząc do kolejnej, będzie to spódniczka. Zamówiłam kiedyś takie dwie spódniczki z Romwe chyba, albo z Shein, no nie pamiętam, z któregoś z tych sklepów. I obie były na mnie przeogromne, mimo że patrzyłam na wymiary i teraz zamówiłam sobie najmniejszy rozmiar. No i ona na mnie pasuje. Chociaż mogłaby być odrobinkę bardziej obcisła, ale pasuje na mnie, także nie jest źle. To jest spódniczka, które swojego czasu były bardzo modne, wszyscy je nosili. Na całe szczęście można tutaj ten przód ściągnąć. To jest też z Eko Zamszu spódniczka. Ona jest obcisła, chociaż na mnie, tak jak mówię, nie jest jakoś bardzo mocno, niesamowicie przylegająca, tylko tak fajnie, delikatnie obcisła. To jest rozmiar S, jakby ktoś był zainteresowany, ale nie było XS-ek jak zamawiałam, więc w ogóle nie było z tych spódniczek rozmiaru XS. I ostatnia rzecz już w tym holu, to jest też spódnica. Będziecie ze mnie dumne, bo tutaj zamówiłam kilka spódnic, zamówiłam sukienkę i ostatnio polubiłam właśnie chodzić w spódnicach i sukienkach trochę częściej, bo kiedyś to cały czas spodnie i spodnie i nic innego nie nosiłam, a teraz lubię tak bardziej kobieco się ubrać. I ta spódnica wygląda następująco, spójrzcie. To jest taka zwykła czarna, rozkloszowana spódnica, ale szczerze mówiąc nie spodziewałam się tego, że będzie z takiego śmiesznego materiału i nie wiem, co to jest za materiał. To jest taki jakby pleciony, dosyć gruby materiał i jest taki mocno elastyczny, nie wiem. Jakby cała była z takiego gumkowego materiału zdobiona. Nie wiem, jak to mam nawet wam określić, ale jest bardzo fajna, jestem naprawdę zadowolona. I spójrzcie, ona tutaj ma taki jakby pas
pas z dolną częścią, to rozpluszowaną, jest jednością, powiedzmy, że to nie jest odcięte, tylko to jest jedna całość, dzięki czemu ona tak fajnie się układa. Naprawdę jestem nią zachwycona i można ją sobie tutaj trochę też wywinąć, bo czasami wydaje mi się, że ten pas jest za wysoki, ale to mogę sobie tutaj delikatnie to wywinąć. Jest dosyć krótka, przyznaję, ale do takich w 100% kryjących czarnych rajstop wygląda bardzo fajnie, do tego kozaki. Już miałam ją tak na sobie i naprawdę bardzo mi się podobała i ta stylizacja zrobiła na Instagramie po prostu furorę. No i dobra, to było na tyle, ten film trwa już bardzo długo, także dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, które rzeczy najbardziej wpadłam Wam w oko albo kilka rzeczy i dajcie kciuk do góry koniecznie i subskrybujcie mój kanał, jeśli lubicie moje filmy. Dawno nie było haulu, więc coś takiego dla odmiany postanowiłam nagrać. Ja ostatnio, no przyznaję, że bardzo rzadko kupuję ubrania, a to mi się uzbierało przez długi czas. Poza tym, no to jest w ramach jego współpracy, dostałam te rzeczy, a sama bardzo rzadko cokolwiek kupuję i dobrze się z tym czuję. W szafie mieszczę się spokojnie, bo też były różne obiekty na ten temat. Jak pokazałam Wam moją szafę w nowym mieszkaniu, mieszczę się bez problemu. Nie ma żadnych tutaj, wiecie, no nie ma żadnych problemów. Dobra, kończę, bo masło maślane, gadam i jestem głodna, także uciekam. Dzięki bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, pa, pa!